Punkt 17 porządku obrad, wolne głosy i wnioski. Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji Rady Gminy Pruskiego miała sytuacja miejsce tak naprawdę przedstawił interpelację wynikającą z jakby wcześniejszej rozmowy z Panią Radną Rady Miejskiej w Kole, Panią Teresą Sążowską. Ja również się z Panią tutaj Radną spotkałem na jej prośbę. I faktycznie, bo nie ma co ukrywać, ten chodnik był troszeczkę zanieczyszczony, no powiedział, że nie troszeczkę, był zanieczyszczony. Na szczęście tutaj przez nasze służby sprawiedliwości zostało to jeszcze przed świętami, wszystkie święty zostało to jeszcze wcześniej naprawione, także myślę, że wypracowała jakieś tam jeszcze plana. Pani Radna tutaj też jakby w związku z tym, że no, taka sytuacja wynikła, no powiedzmy, przedstawiła zdjęcia, był spisany na tą ulicę w potoku, także to też gdzieś tam chciałbym o tym powiedzieć, czy taka sytuacja miała miejsce. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się zająć się z tym punktem? Bardzo proszę Pan Radny na to wybiorą. Ja to tak chcę Państwa z innej bajki, chciałbym jedno zdanie zająć. Otrzymaliście Państwo bilety, znaczy komunikację z Stowarzyszenia Budowy Komunika Łączki, czy są na w Kole. Tutaj trzeba wyrazić podziękowania dla starostwa, która w jakiś sposób nas tutaj też pomogła finansowo tę publikację wydać poprzez środki z pożytku publicznego. Także w imieniu Stowarzyszenia bardzo Wam bardzo dziękuję za to wsparcie. Publikacja, którą Państwo otrzymaliście w swojej treści, nie jest jakby historią Czesława Czarnolajka, lecz tym, co Czesław, jak Czesław dziś żyje nas, twórca, obywatela naszego powiatu, co jak on inspiruje po prostu nas do działań tych, które on w części ze swojego życia czynił. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i czy Pan na otwarcie obejrzy tutaj przez teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę, Pani Radna Pawła Zawodowska. Chciałabym zapytać, na jakim etapie jest kwestia budowy tej ławeczki? To już jest projekt. To jest realizacja. Mam nadzieję, że ten budowy ma związane z rodzinami. Przez Czesława Czarnolajka. Czyli przed jest podniesiona. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zająć głos? Dziękuję. Widzę na ławeczce obok są, właśnie jest mapa, ten informator, o którym tutaj Pan Minister Przewodniczący pytał, także bardzo proszę, żeby Państwo radni sobie zapytali. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Zamykam obrady 60. sesji Rady Gminy Pruskiego. Dziękuję wszystkim za obecność.